Radom już po raz drugi gościł najlepszych zawodników judo kata. W tym roku cała ceremonia otwarcia została również poszerzona o otwarcie klubu Start Radom. Za nami uroczyste otwarcie. Uroczyste otwarcie Międzynarodowych Mistrzostw Polski w judo kata, ale też coś, co mnie szczególnie cieszy, uroczyste otwarcie nowego obiektu, hali, która będzie służyła sportom walki, przede wszystkim będzie służyła radomskiemu środowisku judo. Ja chciałbym serdecznie pogratulować i podziękować panu prezesowi Andrzejowi Walkiewiczowi, który od kilku lat z pełną determinacją walczył o ten obiekt. Udało się i mam nadzieję, że to jest kolejny z takich elementów infrastruktury sportowej, która będzie atrakcyjna dla Radomian, ale też dla kibiców z Polski. Pozwoli nam rozgrywać wielkie imprezy i promować Radom poprzez sport i promować radomski sport. Przy okazji organizacji Mistrzostw Polski Judo Kata na obiekcie Startu Radom spotkaliśmy się w przepięknej uroczystości otwarcia tego najnowocześniejszego obiektu w Polsce, a można by śmiało powiedzieć, że i na świecie. Mieliśmy okazję spotkać się z prezydentem, panem Radosławem Witkowskim, który przeciął wstęgę, przywitał serdecznie gości. Jesteśmy, jak już powiedziałem, w jednym z najlepszych obiektów na świecie, jeżeli chodzi o sport judo, przepiękne możliwości, sala treningowa. W piątek spotkaliśmy się z przedstawicielem IGF-u, Europejskiej Unii Judo, panem Michałem Kozłowskim. Pokazaliśmy nasze obiekty hotelowe, salę. Jest bardzo zadowolony. 30 osób, jest to wielka, olbrzymia liczba, która wystartuje, włącznie z juniorami, bo to jest pierwszy raz takie wydarzenie, że w Mistrzostwach Europy wystartują również juniorzy i seniorzy, także liczymy na to, że te zawody otworzą grad medali, który będzie czekać również w przyszłości nas. Jeszcze dotychczasowe nasze starty nie dały nam takiej możliwości, ale jesteśmy przekonani, że w Mistrzostwach Europy, które teraz się odbędą, pierwsze medale historyczne się wydarzą. W tej chwili wystartowało w dwóch grupach wiekowych, seniorskich i juniorskich, 110 zawodników, co jest wynikiem najlepszym. Startowały wszystkie grupy wiekowe od seniora do dzieci. 12 grup kategorii startowało tutaj w mężczyźni, znaczy grupy seniorskie startowały w 5 kategoriach, grupy dziecięce w 7 kategoriach. Go, I saw a lot of improvement. Not only in the quantity, because we have more and more judoka in the competition, but also the quality in each kata, in evolution. First time we had Nage Kata Menu Kata, then came Kime, Goshin, Juno. Now all the kata are done by the Polish kata competitors. It's increased, so we saw also that Leszek and Ania were fifth place in the world championship, so it's a very good result, because let's say that kata, it's not so popular in Poland at the beginning, but now it becomes one of also the popular nation of kata, and we see in the competition most and most Polish competitors.